Kisielinie, małym miasteczku na Wołyniu, do II wojny światowej żyło zgodnie wiele narodowości. 11 lipca 1943 roku nacjonaliści ukraińscy w brutalnym mordzie w kościele zgładzili część polskich mieszkańców Kisielina. Film jest nie tylko opowieścią o Polakach z Kisielina. To także refleksja o zagładzie polskich Kresów i o trudnym dziedzictwie tej zagłady.